Panie pośle, dlaczego wystawa taka jak ta jest potrzebna w Parlamencie Europejskim? Ta wystawa jest trochę zwieńczeniem moich wysiłków, które podejmowałem w Parlamencie Europejskim przez 5 lat. Po pierwsze, doprowadziłem do przyjęcia przez grupę Reconciliation of European Histories oświadczenia, którym potępiał używanie sformułowania polskie obozy śmierci na określenie nazistowskich niemieckich obozów śmierci. Starałem się również uzyskać taki efekt w postaci raportu. Niestety nie udało mi się to, więc ta wystawa jest takim próbem podsumowania tej pięcioletniej walki o wyeliminowanie z języka debaty publicznej fałszywego sformułowania polskie obozy śmierci. Ciągle musimy pamiętać o tym, że to nie były polskie obozy śmierci, to były niemieckie nazistowskie obozy śmierci na terenie okupowanej Polski. Te twarze, które są na tej wystawie, być może czasami więcej mówią niż wielotomowe książki, ponieważ one pokazują prawdziwych bohaterów tamtych czasów i prawdziwe ofiary tamtych czasów. Te oczy pamiętają, te twarze pamiętają i my z kolei musimy pamiętać po to, żeby ich historia nie zaginęła i żeby ich historia nie została zakłamana. Oni trochę tymi pięknymi twarzami do nas mówią, pamiętajcie o nas, mówcie prawdę, dlatego że to nam się należy. I obowiązkiem polskiego polityka tutaj w Parlamencie Europejskim jest przypominanie o bolesnej, ciężkiej historii europejskiej, bo bez tej pamięci jakiekolwiek budowanie Europy, jakiekolwiek budowanie pokoju, porządku, jakiegokolwiek nowego fundamentu będzie fałszywe i o tym powinniśmy zawsze pamiętać. Takim głównym podstawowym założeniem realizacji tej wystawy była chęć pokazania przez fotografa, który się jej podjął, przez Macieja Niesłonego, twarzy portretów byłych więźniów niemieckiego obozu Auschwitz przede wszystkim, ale też więźniów innych obozów, którzy doświadczyli przed 70 lat bolesnego piekła, tak można powiedzieć. Bezpośrednim celem było ukazanie ich, wykonanie bliskich portretów tych ludzi, które miałyby ukazać, i to się w pełni udało, ich przeżycia, przede wszystkim ich twarzy, na których są zapisane te przeżycia, te bolesne rany, te wspomnienia, ta cała przeszłość, która ich doświadczyła. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Święcimskich powstało w 1998 roku. Właśnie ją powołali byli więźniowie obozu Auschwitz. W większości też ci, którzy są tutaj na tych portretach, bo są to nasi też w większości członkowie, albo byli, bo większość z nich już również nie żyje. Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim propagowaniem rzetelnej prawdy na temat tego największego niemieckiego obozu. Podejmuje szereg inicjatyw, które do tego zmierzają. Są to działania wydawnicze, działania opiniotwórcze, organizujemy konferencje, wydajemy publikacje, organizujemy wystawy, a przede wszystkim też uczestniczymy i pomagamy w tego typu wydarzeniach, które się przyczyniają do tego, żeby pamięć o tym największym niemieckim obozie nie była zniekształcana, zakłamywana, a w rzetelny sposób przekazywana.